Siemano ludziska, witam w kolejnym trzecim odcinku serii Od Zera do Bohatera. To nasz pierwszy rywal na dziś, 5-1-3 jego bilans. Mój 3-1-1, no póki co nie robi wrażenia, zobaczymy jak będzie w kolejnych odcinkach. A tymczasem przechodzimy do meczu, 19 minuta i Gerard Moreno, zawodnik drużyny rywali, zdobywa bramkę na 1-0. No i jest to spotkanie, w którym no, zaczynam bardzo źle, bowiem przegrywam i to ostro muszę zacząć się do odrabiania strat, jeżeli chcę w ogóle myśleć na poważnie o awansie i mistrzostwie w Lidze 10. Tak dawno mi słabo nie szło, no ale zobaczymy co z tego będzie. Pierwsza bramka zdobyta przez naszego rywala, 45 minut upłynęło, a ja oddałem tylko jeden niecelny strzał. Na szczęście mamy Rudnevsa, ten w 72 minucie ponownie ratuje nam tyłek, zdobywając go na 1-1 i chyba po raz kolejny w drugiej połowie mam odrodzenie mojego zespołu. Czy uda mi się zdobyć kolejną bramkę? Liczyłem na to, że tak i no właśnie, niestety, zawiodłem was, zawiodłem i siebie, nie zdobyłem tego gola. Statystyki bardzo wyrównane, zatem rezultat końcowy również 1-1, 5 punktów na moim koncie i słabo wszedłem w tę serię, ale mam nadzieję, że to się zmieni, choć rywal, którego teraz mam przed sobą, nie zapowiadał tego. Benteke Yeto oraz dobre skrzydła i szybkie, no to oznaczało tylko jedno, granie na główki, tak też było, ale to my jako pierwsi zdobywamy bramkę w tym spotkaniu. Rywal grał na główki, a ja grałem również na dośrodkowania. Son po raz pierwszy i Son po raz drugi w 45 minucie, choć ta pierwsza bramka naprawdę mnie zaskoczyła, genialne zachowanie tego napastnika na ślizgu, zdobył bramkę, a tutaj już miał większe pole do manewru, otwarta przestrzeń przed bramkarzem, no i mocny strzał na długi słupek, bramkarz bez szans, 2-0 dla nas. Hajek Schul musiał uznać naszą wyższość na boisku. Jeśli chodzi o statystyki po pierwszej części tego spotkania, te na pewno na naszą korzyść. Niestety 51 minuta w końcu, któreś z tych dośrodkowań, w końcu któraś z tych akcji bestii musiały dojść do skutku, no i tak też się teraz stało, dośrodkowanie, a tam jakimś cudem Benteke swoją masą przepchnął mojego obrońcę, no i bramka kontaktowa. Bynajmniej w dalszej części tego spotkania dobijamy rywala po raz kolejny, nie dajemy mu złudzeń co do zwycięstwa naszej drużyny. 68 minuta, Artiom Zrudniew wpisuje się po raz drugi dzisiejszego dnia na listę strzelców. 3-1 dla nas, to właśnie ta akcja, po której nasz napastnik wpisał się na listę strzelców. Niestety drugą żółtą kartkę, a w rezultacie czerwoną otrzymuje nasz lewy pomocnik Traore, z którym będziemy musieli się pożegnać w następnym meczu. Będzie mu on musiał zasiąść w głębokiej rezerwie. Wygrywamy 3 punkty na nasze konto, 8 łącznie, 1 punkt dzieli nas od awansu, a niespełna 3 do tego, albo 4 prawdopodobnie do tego, by zdobyć tytuł Ligi 10. Otrzymujemy coś w sklepie, jest to paczuszka, paczkami oczywiście nigdy nie gardzimy, nieważne czy mają one kontrakty, czy coś innego, po prostu jeżeli gra się w tę grę i chce się mieć kontrakty, kondycję, no to trzeba liczyć na paczki. Jacobo, najlepszym zawodnikiem w tej paczuszce, jest to hiszpański bramkarz, w ogóle nie nadający się do naszego zespołu, ale no właśnie, cały czas zapominam o tym, że ja tutaj mogę tradeować, że mogę sobie sprzedawać karty, które trafią w paczkach, dlatego będę musiał to wziąć pod uwagę. Tymczasem tak wygląda mój obecny skład. Nasz nowy nabytek to środkowy pomocnik ofensywny, kupiony za 400 monet, no i oczywiście na lewej pomocy brązowy zawodnik w zastępstwie, albo srebrny za Traore, który pauzuje za czerwoną kartkę. Lechia Gdańsk, rywal kolejny, 3-3, dobre statystyki, moje 4-2-1 troszeczkę polepszają się. Gramy na śniegu, pierwsza sytuacja należy do nas, tutaj niestety świetną interwencją popisał się bramkarz rywali. Na szczęście nasz nowy nabytek w 11 minucie pokazuje, że był warty swojej ceny, wpisując się na listę strzelców daje nam jedno bramkowe zwycięstwo. Jak na razie, no bo cały czas trwa mecz, cały czas tutaj coś się dzieje. Podanie od Rudnevsa w stronę naszego środkowego pomocnika ofensywnego, a ten po prostu zachował się jak rasowy snajper. Co dzieje się dalej? Czerwona kartka dla obrońcy drużyny przeciwnej. Tutaj Son już wychodził na czystą pozycję, prawdopodobnie oddawałby strzał, ale został sfaulowany. Niestety nie wykorzystaliśmy tamtego rzutu wolnego, był on niecelny. 45 minuta, nasz kapitan, prawy pomocnik, zdobywa gola, który... mam nadzieję, że definitywnie przesądza o losach tego spotkania, chociaż przed nami jeszcze druga część, drugie 45 minut. Po pierwszych możemy być zadowoleni z gry naszego zespołu.
z tego również, jak zachowywali się nasi ofensywni zawodnicy. No, miażdżąca przewaga z mojej strony, 0 strzałów przeciwnika, 12 moich. 72 minuta, 3-0, Artiom Rudniew po raz kolejny. Ten zawodnik chyba ma jakąś, no nie wiem co, jak to nazwać, jakiś radar, jakiś minutnik, że odblokowuje się po 70 minutach gry. Tak właśnie zdobył bramkę dla naszego zespołu, a rywal po prostu sobie wyszedł, mając już dosyć tego, co działo się na boisku, tego, jak po prostu go zdominowałem. 3 punkty, a więc 11 łącznie w tym sezonie. Jeden będzie nam pewnie brakować do tego, by zdobyć tytuł Ligi 10. Także remis albo zwycięstwo wystarczyłoby do tego, aby cieszyć się z tytułu. I monet, które są nam potrzebne. Kiyotake to kolejny zakup. No i tutaj kupowałem również kolejnego zawodnika brazylijskiego po to, aby mieć oczywiście zastępstwo na obronę, z tego tytułu, że tutaj jeden z moich zawodników dostał kontuzję, a obrońcy się przydadzą się również zawodnicy na ławce rezerwowej, no bo wiadomo, kondycją grzeszyć moi gracze nie będą, z tego względu, że ona będzie im się po prostu wyczerpywać, a zamiast kupować kondycję za 2000 monet, czy też 2,5, po prostu lepiej kupić sobie graczy, których będę mógł wymieniać w klubie. Kolejny rywal znaleziony, Kaczor 965, tutaj więcej spotkań rozegranych, ale dużo porażek na jego koncie. Pilica Przedwór, mam nadzieję, że przegra z nami, a my zdobędziemy tytuł Ligi 10, także przechodzimy do spotkania chyba ostatniego w tym odcinku. Piękne prostopadłe podanie do naszego środkowego pomocnika ofensywnego, ale jego bramkarz broni i tym razem nie w 70 minucie, a w 42 nasz napastnik Artiom Rudniew zdobywa gola na 1-0. Czy polecam tego zawodnika? No tak, wiecie, niby ma dobre statystyki, ale jeśli chodzi o strzelanie bramek, bardziej udaje mu się to ze tak zwanych sweaty goli. No ale zobaczymy, tutaj poradził sobie dobrze, choć piłka odbiła się od słupka. No i po pierwszej połowie prowadzimy. Czy uda nam się ten rezultat utrzymać do końca? Mam nadzieję, że tak, bowiem oznaczałoby to tylko i wyłącznie jedno, awans z mistrzostwem. 56 minuta i ten, o którym przed momentem była mowa, Artiom Rudniew po raz kolejny zdobywa bramkę, 2-0 dla nas, genialne podanie od kolegi z napadu, no i cieszymy się z kolejnej bramki. Tutaj próba jeszcze jedna, ale jego bramkarz tym razem nie skapitulował, no i tak się cieszą właśnie moi zawodnicy, wszyscy skaczą, wiwatują, mają się z czego cieszyć, bo zdobyli mistrzostwo Ligi 10, czyli 2 albo 3 tysiące monet, zaraz się o tym dowiemy, powędruje na nasze konto, wzmocni również naszą drużynę, no bo będzie to zastrzyk gotówki, który pozwoli nam na zakup nowych, ciekawych graczy, na kogo padnie. Tego wam jeszcze powiedzieć nie mogę, bo sam nie wiem, odcinki robione są na bieżąco, także może jakieś podpowiedzi z waszej strony, piszcie w komentarzach, kogo byście wzięli do tego składu. Tymczasem ja się z wami żegnam, jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!